Uwielbienie, czym według Słowa Bożego jest uwielbienie? Mówiąc o zejściach Kościoła, połączyliśmy na podstawie pierwszego listu do Koryntian łamanie chleba wraz z uwielbieniem w jedno. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Autentyczne i szczere wspominanie Pana oraz Jego śmierci za nas niewątpliwie wywołuje w naszych duszach dziękczynienie i uwielbienie. Wieczerza Pańska ma szczególny charakter dziękczynienia. Sam Pan, ustanawiając ją, podkreślił ten charakter. Wypowiadając modlitwę dziękczynną i wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał. Modlitwę o charakterze pochwalnym, dziękczynnym i wielbiącym, nie zaś prośby, są stosowne przy stole Pańskim. Tak więc Paweł również mówi o kubku. Kubek błogosławieństwa, który błogosławimy lub za który usilnie dziękujemy. Jest to kubek dziękczynienia i radosna sposobność, która prowadzi nasze serca do składania Bogu ofiary pochwalnej. To jest owocu warg, które wyznają Jego imię. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 werset. Wieczerza Pańska i uwielbienie są zatem ściśle ze sobą powiązane. Wieczerza jest świadectwem Jego miłości aż po śmierć i dokonanego przez Niego za nas dzieła, na podstawie którego tacy grzesznicy jak my mogą przystępować do Boga, by śmiało oddawać Mu cześć. Idąc za przykładem pierwotnego Kościoła i zgromadzając się każdego pierwszego dnia tygodnia na łamanie chleba, z pewnością uczynimy Wieczerzę Pańską centralnym punktem naszych zgromadzeń. Zgromadzenie na łamanie chleba jest najznakomitszą okazją do przynoszenia Bogu uwielbienia. Z naszych serc powinna nieustannie wznosić się ku Bogu pieśń pochwalna, lecz szczególną sposobnością do wyrażania wdzięczności i uwielbienia jest właśnie wspólne zejście Kościoła w celu wspominania miłości naszego Zbawiciela, która kazała Mu oddać za nas swe życie. To właśnie wtedy Duch Boży prowadzi nas do żarliwej modlitwy i uwielbienia. Uwielbienie. Co to jest w ogóle? Czym jest uwielbienie? Możemy zadać sobie pytanie tego typu, czym jest uwielbienie. Ważne jest, abyśmy mieli klarowne wyobrażenie co do tej kwestii, ponieważ w ogólnym rozumieniu pojęcia uwielbienie widzi się zwykle modlitwy, pieśni pochwalne i kazania mające służyć zbudowaniu wierzących lub nawróceniu grzeszników. Chwila zastanowienia wystarczy, by udowodnić nam, że jest to jednak błędne przekonanie. Nawet modlitwa, chociaż jest błogosławionym przywilejem, nie jest sama w sobie uwielbieniem, gdyż ma często charakter prośby o zaspokojenie naszych potrzeb. Żadne działania Boga względem ludzi nie ma nic wspólnego z uwielbieniem. Głoszenie Ewangelii nienawróconym osobom też nie jest uwielbieniem, chociaż może stać się środkiem, który wywoła je w skruszonym i pokutującym sercu. Również nie kazanie, choć i ono może wzbudzić je w sercach wierzących słuchaczy. John Nelson Darby powiedział kiedyś słusznie: prawdziwe uwielbienie jest naszym wkładem, niczym innym, jak radosną odpowiedzią serca ku Bogu, serca, które głęboko odczuło obfitość spływających ku Niemu z góry błogosławieństw.
Jest to przynoszenie Bogu najwyższej czci za to, kim jest sam w sobie i kim jest dla tych, którzy oddają mu cześć. Uwielbienie jest czynnością wywodzącą się z nieba, która jest kosztownym przywilejem odkupionych już tu na ziemi. Uwielbienie to wspólnie i jednomyślnie składany Bogu hołd, czy to przez aniołów, czy też przez ludzi, chwała i dziękczynienie, wspominanie atrybutów Boga i Jego cudownych dzieł, czy to w łasce, czy w Jego boskiej mocy, odbywające się w duchu głębokiego podziwu, stanowią istotę prawdziwego uwielbienia. Przynosząc uwielbienie, zbliżamy się do Boga i zwracamy nie ku nam, lecz wyłącznie do Niego, do Boga. Na tym polega prawdziwe uwielbienie. Znaczenie greckiego słowa, które występuje wielokrotnie w Nowym Testamencie jako uwielbienie lub oddawanie czci, proskum, oznacza tyle co gorliwe, gorliwie i głęboko pokłonić się lub paść przed kimś w wyrazie największego i najwyższego hołdu i najszczerszej czci. Co do uwielbienia jeszcze jest ważna podstawa. Jaka jest podstawa chrześcijańskiego uwielbienia? Moglibyśmy jeszcze raz słusznie zadać pytanie, co wobec tego jest podstawą chrześcijańskiego uwielbienia? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy m.in. w 4 rozdziale Ewangelii Jana, w rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką. I myślę, że rozdział ten zawiera najważniejsze pouczenia co do oddawania czci Bogu w obecnym czasie łaski. Pan mówi tam o prawdziwych czcicielach, którzy oddają Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, zanim przejdzie do udzielenia Samarytance pouczeń na ten temat, mówi do niej najpierw. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Tak mówi w rozdziale 4, w wersecie 10 mamy to zapisane. Pan Jezus jej powiedział w ten sposób. W tym cudownym wersecie Pan przedstawia nam podstawę chrześcijańskiego uwielbienia. Wszystkie trzy osoby trójjedynego Boga zaangażowane są w nie i uczestniczą w nim w swoisty sposób. Najpierw Ojciec objawiony jest jako wielki dawca, źródło wszystkiego. Następnie widzimy Syna obecnego w uniżeniu pośród ludzi na ziemi. Na koniec zaś ten Syn daje potrzebującej, pragnącej duszy żywą wodę, Ducha Świętego. Wszystkie te trzy elementy razem są absolutnie niezbędne jako przedmiot chrześcijańskiego uwielbienia. Musimy znać Boga, Ojca, jakim objawił się nam na krzyżu w swej świętości i łasce. Musimy znać Boga, Syna, jako tego, który zstąpił na ziemię w łasce i miłości, by będąc człowiekiem umrzeć za grzeszników. Nasze serce musiało zostać przebudzone, by odczuć swoje prawdziwe pragnienia, musiało zwrócić się do Pana z prośbą o ich zaspokojenie i otrzymać dar żywej wody, Ducha Świętego, będącego wewnętrznym, aktywnym źródłem orzeźwienia. Oznacza to, że chrześcijańskim czcicielem może być jedynie ktoś, kto został zrodzony z Boga, przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela i ma mieszkającego w nim Ducha Świętego. Nieodrodzony człowiek, taki jakim jest z natury, nie jest w stanie uwielbiać Boga. Nie ma takiej zdolności, gdyż Bóg musi być uwielbiany w duchu i w prawdzie, jak mówi nam Ewangelia Jana, 4 rozdział, 24 werset. Jedynie ci, którzy zostali obmyci przez krew Chrystusa i otrzymali Ducha Świętego, ci, którzy mają przebaczone grzechy, nie mają już żadnej świadomości grzechów,
Ci tylko jedynie mogą przystępować do Boga, by uwielbiać Go i oddawać Mu cześć w taki sposób. Ktoś, kto nie ma świadomości, że jego grzechy zostały odpuszczone i jeszcze ma jakąkolwiek świadomość grzechów, nie może stawać przed Bogiem. To właśnie Duch Święty daje wierzącemu głębokie przekonanie o skuteczności dzieła Chrystusa wykonanego dla nas i o tym, że w Nim zostaliśmy przyjęci przez Boga. To tylko Duch Święty daje takiemu człowiekowi, który naprawdę jest narodzony na nowo, przeświadczenie, że nie ma już żadnej ofiary za grzech, że nie ma już żadnej świadomości grzechów potrzebnej takiemu człowiekowi, gdyż Jezus wszystkie grzechy już zgładził na krzyżu Golgoty. Przez Ducha miłość Boża rozlana jest w naszych sercach i przez tego samego Ducha możemy nazywać Boga naszym Ojcem, przystępować przed Jego oblicze jako Synowie Boży, do miejsca Najświętszego jako Jego odkupione dzieci, uwielbiając Go bez bojaźni i drżenia. Tak mówi nam wiele miejsc ze Słowa Bożego, m.in. list do Efezjan, rozdział 1, wersety 3-7, list do Rzymian, 5, rozdział 5, werset, list do Galacjan, 4, rozdział 6, werset, list do Hebrajczyków, 10, rozdział od 19 do 20 wersetu, 22 wersetu. Duch Święty jest inicjatorem wszystkich myśli, uczuć i całej chwały, jakie płyną z naszych serc w odpowiedzi na miłość Ojca i Syna. On jest siłą napędową chrześcijańskiego uwielbienia. Dlatego nikt, kto nie ma w sobie tego Ducha Świętego, nikt, kto jeszcze ma jakąkolwiek świadomość grzechów, nikt taki nie jest w stanie oddawać Bogu czci. Jeszcze odnośnie uwielbienia warto się zastanowić nad charakterem chrześcijańskiego uwielbienia. Skoro rozważyliśmy już podstawy chrześcijańskiego uwielbienia, możemy omówić też jego charakter. Wracając do 4 rozdziału Jana, czytamy, jak Pan zwraca się do Samarytanki. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Werset 22, 4 rozdziału Jana. Jakże wielu ludzi czci dzisiaj to, czego nie znają. Niezbędnym warunkiem prawdziwego uwielbienia jest prawdziwa znajomość Boga i Jego zbawienia, objawionego w Chrystusie Jezusie. My czcimy to, co znamy. Czyli muszą to być osoby, które nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Jest to jedna z podstawowych cech chrześcijańskiego oddawania czci, znajomość tego, który jest przedmiotem i adresem, adresatem i adresem i adresatem uwielbienia. Dalej Pan Jezus tłumaczy w tym 4 rozdziale Ewangelii Jana, tłumaczy Samarytance, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Tak mówi 4 rozdział, wersety 23-24. Wersety te odsłaniają nam pełen obraz, pełny charakter chrześcijańskiego uwielbienia, odróżniający go od sposobów oddawania czci Bogu w okresach innych niż obecny czas łaski. Bóg znany jest dzisiaj jako Ojciec, szukający Ojciec i adoptujący dzieci, które byłyby gotowe oddawać należną Mu cześć. Jest to zupełnie nowy i dotychczas nieznany charakter uwielbienia, stojący w bezpośrednim kontraście do dawnego żydowskiego systemu oddawania czci Bogu, który pozostawiał czcicieli z dala od Boga w bojaźni i drżeniu. Bóg wychodzi w swej miłości na poszukiwanie czcicieli i szuka ich, przybrawszy łagodne imię Ojca.
Tych, których znajdzie, stawia przed sobą w bliskości i wolności jako dzieci Jego miłości. Dokonuje tego przez Syna w mocy Ducha Świętego. W obecnym czasie łaski Bóg znany jest przez swoje dzieci w łagodnym i pełnym miłości charakterze Ojca. Jako taki otrzymuje on cześć. Jest to błogi dział nawet najsłabszego z chrześcijan i każde dziecko Boże jest w pełni kompetentne, by uwielbiać Ojca w duchu i w prawdzie. To jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił nam Ojca tak, jakim sam Go zna. Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. Przynosimy cześć naszemu Ojcu jako objawionemu nam przez Syna zgodnie z mocą i uczuciami, jakie wzbudza w nas Duch Święty. Inną cechą chrześcijańskiego uwielbienia jest to, że Bóg musi być uwielbiany w duchu i w prawdzie, gdyż sam jest duchem. Uwielbianie w duchu to uwielbianie zgodnie z prawdziwą naturą Boga. W mocy tej społeczności, jaką daje nam Duch Boży, duchowe uwielbienie pozostaje zatem w skrajnym kontraście wobec zewnętrznych rytuałów i ceremonii oraz wszelkiej religijności, na jaką stać człowieka w jego cielesnej naturze. Uwielbiać go w prawdzie oznacza oddawać mu cześć zgodnie z objawieniem, jakie sam dał o sobie. Skoro Bóg jest duchem, przyjmuje uwielbienie o charakterze duchowym. Jego czciciele muszą oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Jest to moralna konieczność mająca źródło w jego własnej naturze. Jako zrodzeni z Boga i jako uczestnicy Bożej natury mamy tę zdolność. On sam wyposażył nas we wszystko, czego potrzebujemy, gdyż nowe życie, które mamy, jest z ducha i jest duchem, a nie ciałem. Żyjemy w duchu, kroczymy w duchu i czcimy w duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Tak przynajmniej powinno być, zgodnie z listem do Filipian, 3:3. Zatem chrześcijańskie uwielbienie jest objawieniem, manifestacją nowego wewnętrznego życia w mocy i energii Ducha Świętego. To odsuwa automatycznie wszelką myśl o ludzkich przepisach religijnych, imponujących ceremoniach i rytuałach, gdyż uwielbienie w duchu i w prawdzie wyklucza je wszystkie. Nic innego jak tylko ciało i ludzka wola są inicjatorami zewnętrznych wyrazów czci, a energia cielesnej natury nie może mieć miejsca w uwielbianiu Boga. Miejsce chrześcijańskiego uwielbienia jest również ważne i myślę, że to powinniśmy jeszcze wziąć pod uwagę. Rozważmy jeszcze miejsce oddawania czci Bogu przez chrześcijan. List do Hebrajczyków wyraźnie nam je wyznacza. W Hebrajczyków 10:19-22 czytamy: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy. I tu myślę, że się zatrzymam w tym cytacie. Widzimy tutaj, że krew Jezusa, rozdarta zasłona i arcykapłan stojący ponad domem Bożym dają nam śmiałość, by przystępować do miejsca najświętszego w celu oddawania czci. Naszym miejscem uwielbienia jest zatem bezpośrednia obecność Boga, gdzie On zasiada na swoim tronie. Sam Bóg w swej cudownej łasce dał nam prawo do przystępowania przed swoje oblicze, byśmy przez krew Jezusa w każdym czasie zanosili Mu uwielbienie. Nasza świątynia to wspólne przystępowanie przed Boga.
Zgromadzanie się wokół osoby Pana, by śpiewać Mu pieśni chwały i zanosić uwielbienie. Powinniśmy wspomnieć również, że Syn, nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus, na równi z Ojcem jest przedmiotem naszego uwielbienia. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 23 werset nam to podkreśla, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ewangelia Jana 5:23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ewangelia Jana 5:23. Chrześcijańskie uwielbienie można zobrazować następująco. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że źródłem chrześcijańskiego uwielbienia jest dokonane dzieło odkupienia. Jego przedmiotem jest Bóg Ojciec i Bóg Syn. Jego miejscem bezpośrednia obecność Boża i Jego mocą Duch Święty, Jego treścią prawda objawiona w pełni w Słowie Bożym, a okresem Jego trwania cała wieczność. I także przy uwielbieniu ważny jest aspekt kapłaństwa wszystkich wierzących. Dobrze byłoby jeszcze raz potwierdzić to, o czym mówiłem już wcześniej, że wszyscy wierzący są kapłanami i mają równe przywileje i przystęp do Boga, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, jak mówi nam pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 5 i 9 werset. Żeby przynosić Bogu prawdziwe uwielbienie, musimy zgromadzać się w prosty sposób. Jako wierzący, zdając sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy kapłanami będącymi w stanie ofiarować Bogu uwielbienie, musimy pozostawić duchowi wolność, by użył kogo chce, by w imieniu zgromadzonego Kościoła wypowiadał pochwalne słowa. Duch Święty może użyć w tym celu 1, 6 czy nawet 12 braci. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 15 do 19 wersetu oraz werset 24 znajdujemy Boże myśli co do zejść lokalnego zboru. Czytamy tam o modlitwie duchem i rozumem, o śpiewie duchem i rozumem, o dziękczynieniu, prorokowaniu i głoszeniu słowa w zborze. Do tego rodzaju czynności Duch Święty prowadził pierwszych chrześcijan podczas wspólnych zejść. Tak samo i dzisiaj chce przyprowadzić nas, by wysławiać pieśnią imię Boże i dziękczynieniem je uwielbiać. Tak mówi m.in. Psalm 69, werset 31. Także kwestią związaną z uwielbieniem jest kwestia muzyki instrumentalnej i biblijny element chrześcijańskiego uwielbienia, czy też nie. Zauważyć należy, że ani tutaj, ani w tym natchnionym przez Ducha opisie zgromadzeń chrześcijan, ani też gdziekolwiek indziej w Księdze Dziejów Apostolskich czy w listach nie czytamy o muzyce instrumentalnej jako części zgromadzenia na uwielbienie. Muzyka instrumentalna jest nie na miejscu podczas takich zejść i przeczy duchowi i charakterowi zgromadzonego Kościoła. Gdy schodzimy się na uwielbienie, nie przychodzimy po to, by odbierać to, czego oczekują nasze zmysły i zaspokajać naszą skażoną naturę, czy przyciągać ludzi z zewnątrz przez przyjemne dla ucha dźwięki. Nie zgromadzamy się po to, by oddać Bogu to, co Mu się należy, z użyciem instrumentów muzycznych. Wręcz odwrotnie, zgromadzamy się po to, aby oddać Bogu to, co Mu się należy, to, czym On sam wypełnił nasze serca przez Ducha Świętego.
zgodnie z nowotestamentowymi zasadami, to psalmy i hymny i pieśni duchowne oraz śpiewanie i granie w sercach naszych Panu, jak mówi list do Efezjan 5, rozdział 19, werset w porównaniu z Kolosan 3,16, to te właśnie są miłe Panu. Jedynym instrumentem, jaki tu bierze udział, jest serce. Ostatecznie efekt żadnego instrumentu takiego, który ludzie używają, strunowego czy innego, nie może równać się z ludzkim głosem. Jak powiedział kiedyś sławny kompozytor Haydn, w przypadku Izraela, ziemskiego ludu Bożego, muzyka była jak najbardziej na miejscu, ale nie tak jest z Kościołem, niebiańskim ciałem. Tu wszystko jest duchowe i ma wypływać z Ducha Świętego. Kolejnym takim ważnym elementem jest postawa towarzysząca oddawaniu czci Bogu. Jaka postawa powinna być w trakcie oddawania Bogu czci? Nie trzeba chyba dodawać, że godny szacunek i należna cześć są nieodłącznymi elementami prawdziwego uwielbienia w duchu. Skoro wkraczamy w miejsce najświętsze, nasze serca powinny być przepełnione godnym szacunkiem i bojaźnią Bożą, jakie przystoją w Jego obecności. Gdybyśmy przyjrzeli się przykładom czcicieli w Piśmie Świętym, zauważylibyśmy, że w każdej epoce i na przestrzeni wieków wierzący przykładali największą wagę do godnej postawy przed Bogiem, nawet co się tyczy samej pozycji ciała. Abraham upadł przed Panem na swoją twarz. Przecież czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 3 werset. Mojżesz pokłonił się aż do ziemi, mówi nam przecież o tym druga Mojżeszowa 34:8. Lewici wezwali lud do powstania i błogosławienia Pana, jak mówi nam Nehemiasza, księga 9, rozdział 5, werset. Mędrcy ze wschodu padli do stóp dziecięcia i oddali mu pokłon, oddali mu cześć. Podobnie uzdrowiony z trądu mężczyzna, jak mówi nam zarówno Ewangelia Łukasza 17:16, jak i Mateusza 2, rozdział 11, werset. Przyjmowanie niedbałej, obojętnej pozycji podczas modlitwy i uwielbienia, oczywiście nie mówię o fizycznych niedomaganiach, z pewnością nie świadczy o szacunku i czci dla Pana. Jeszcze mamy kwestię ofiary pieniężnej towarzyszącej uwielbieniu. Chciałbym również zwrócić krótką uwagę na fakt, że ofiara pieniężna powiązana jest w liście Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków 13:15-16 z ofiarą pochwalną. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary, to jest duchowe i materialne, podobają się Bogu. Podobnie było już w czasach Starego Testamentu. W 5 Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Drugiego Prawa, 26 rozdział. Dawanie dziesięciny wspomniane jest w powiązaniu z uroczystym przynoszeniem przed Pana kosza z pierwocinami jako wyrazu czci. Ponadto, skoro apostoł Paweł pisze do Koryntian o kolekcie na potrzeby świętych, na pierwszy dzień tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. I mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 1 i 2 werset. Wydaje się jak najbardziej słuszne, abyśmy właśnie na przeznaczone na uwielbienie zejścia zboru przynosili nasze materialne ofiary na dzieło Pańskie. Jest to najstosowniejsza okazja na przeprowadzenie zbiórki na to dzieło, potrzeby ubogich i tak dalej. Tak więc przy stole Pańskim mamy wzniosły przywilej, by przynosić Panu ofiary pochwalne i ofiary z naszych dóbr materialnych, wszystkie w duchu uwielbienia. Ponieważ ofiara pieniężna jest powiązana z tym, że mamy społeczność przy stole Pańskim, do
czy to worka, czy pudełka, zależy do czego zbierana jest kolekta, nie powinien dokładać się ktoś, kto nie jest w społeczności przy łamaniu chleba i piciu z kubka. Nasze serca są spragnione Boga. Oby nasze serca rozbrzmiały pieśnią pochwalną dla Pana, byśmy przynosili Mu prawdziwie chrześcijańskie uwielbienie w duchu i w prawdzie. Chciejmy prowadzić nasze praktyczne, codzienne życie w ciągu tygodnia bliskiej społeczności z Panem, aby nasze kosze z pierwocinami były pełne. Gdy pierwszego dnia tygodnia zgromadzamy się, by przynosić Bogu najwyższą cześć, aby nasze serca obfitowały w uwielbienie w Jego obecności. Obyśmy wszyscy mogli powiedzieć jak oblubienica z pieśni nad pieśniami. U naszych wrót są wszelkie wyborne owoce, zarówno nowe jak stare, które, mój miły, zachowałam dla Ciebie. Pieśń nad pieśniami, 7 rozdział, 14 werset. Kolejnym tematem będzie zgromadzenie na modlitwę.